Milena Rostkowska-Galant. Witam Państwa serdecznie. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Czekają nas nieprzyjemne warunki pogodowe. Pojawi się mgła osadzająca szać, opady marznące, a w kolejnych dniach całodobowy mróz. Czas na szczegóły. Najpierw to, co najbliższa doba przyniesie nad Europą i jutro możemy liczyć miejscami na słońce. Z północy płynie do nas chłodne powietrze, na południu będzie nieco cieplejsze, ale tu pojawią się także chmury z opadami. Najbliższa noc z temperaturą od minus 10 do minus 2 stopni. Pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie większe rozpogodzenia. Śnieg popruszy w Kołobrzegu oraz w Katowicach. Mgły i zamglenia, mgły osadzające szać, trudne warunki do podróży. A wiatr słaby, miejscami będzie wręcz bezwietrznie. Jeśli chodzi o warunki na drogach, no to te bardzo trudne, przez mgły osadzające szać. Prawie w całym kraju mróz, a to oznacza, że na drogach będzie bardzo ślisko. Co czeka nas jutro? Na południu będą pojawiać się chmury, z których będzie padać śnieg, a w ciągu dnia także deszcz ze śniegiem, ale na południu także opady marznące. Na północy chmur nieco więcej, ale tylko na wybrzeżu niewykluczone opady. Czas na szczegóły. Pomorze Kujawy i Wielkopolska. Na Pomorzu Środkowym deszcz ze śniegiem pojawi się dopiero po południu. Poza tym dość pogodnie, a temperatura od minus 1 do 2 stopni. Wiatr umiarkowany. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu także umiarkowany wiatr. Początkowo pogodne niebo, więcej chmur na południu regionu. W rejonie Łodzi będzie pruszyć śnieg. Tu od minus 3 do 0. Na południowym wschodzie od minus 1 do 3 stopni. Poranek miejscami mglisty. W ciągu dnia opady śniegu, deszczu ze śniegiem pojawią się także opady marznące powodujące gołoleć. Na południowym zachodzie także opady marznące, pojawi się także śnieg i deszcz ze śniegiem. Tu także na drogach gołoleć, wiatr wschodni i w tym rejonie wiatr będzie słaby. Na południu i południowym zachodzie trudne warunki do podróżowania. W rejonie Kołobrzegu, generalnie Pomorze Środkowe, tam także kierowcom przeszkadzać będzie deszcz ze śniegiem. No poza tym śniegi, tak jak wspominałam, opady marznące. Jak pogoda będzie wpływać na nasze samopoczucie? No tam, gdzie chmury i opady źle, poza tym pogoda nie będzie miała znaczącego wpływu na to, jak będziemy się czuć. Temperatura odczuwalna od minus 7 do minus 2 stopni, czyli niższe od wskazywanej przez termometry. Co przyniosą kolejne dni? Sobota na południu zdecydowanie zimowa, a temperatura od minus 2 do 0. W niedzielę opady śniegu, tylko na północnym zachodzie pogodne niebo. Temperatura od minus 3 do 0. W poniedziałek od minus 5 do 0. W centrum i na północnym wschodzie śnieg. We wtorek śnieg w centrum i na północnym wschodzie. W całym kraju już temperatura poniżej 0. Natomiast środa bez opadów, chmur nieco więcej na wschodzie i na południu. Temperatura od minus 6 do minus 3 stopni. Sprawdzamy jakość powietrza. Tak było dziś o poranku. Nie wszędzie idealnie, a tak raport smogowy wygląda teraz. Więcej informacji w aplikacji Pogoda Interia.